Cześć, siemanko, z tej strony Noli, witam was na świecie płaskim, na płaskim świecie i dzisiaj spróbujemy przejść Minecrafta właśnie na płaskim świecie. Także jeżeli spodoba ci się ten pomysł, to zostaw łapkę na 20 tysięcy łapek, powiem ci jak zrobiłem taki świat, żeby na płaskim świecie była twierdza. Dobra, zaczynamy, mamy bardzo dużo wiosek, ale jak wiecie na płaskim świecie dużo wiosek to jest nic specjalnego. Zobaczymy co jest w chatce Kowala. Puk, chatka Kowala i giveaway chest, no słabo, słabo, to nam nic nie daje, mamy co prawda dwa osiągnięcia, ale to jest lipa straszna, ponieważ my potrzebujemy ogarnąć sobie obsydian, żeby wejść do netheru, jak wiecie. Dobra, na samym starcie zrobię sobie chyba mieczyk, bo mieczyk będzie najbardziej stonks, bo muszę zniszczyć kilka zwierząt, żeby dostać jakieś żarcie, a pickaxe zawsze możemy mieć na razie drewniany, nie? Więc pickaxe jest nieważny. Mamy tutaj właśnie kościół i tutaj jest do tworzenia potek, briefing stand. Zabieramy go też, bo to się nam przyda do dalszej misji. Dobra, teraz musimy chatkę Kowala kolejną znaleźć, chyba tam nie ma. No dobra, ja idę szukać, jeszcze sobie łóżko tylko ogarnę, żeby nas moby nie zaczęły atakować w trakcie nocy. Chociaż może zostawimy moby, endermany będzie łatwo znaleźć, no to jest pomysł, dobra. Zabieram jedno łóżko, się może przydać. Wow, 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 man, patrz jaka chata tu się trafiła. Ten golem ma przedupione, a my mu jeszcze nie pomożemy, bo chcemy żelazo od niego. Dawaj żelazo, golem, dawaj żelazo. Dobra, gitara, trzy żelaza, dobra, mamy na zapalniczkę, jeżeli byśmy znaleźli. Kurde, tylko skąd gravel wziąć? Generalnie ten odcinek to jest chodzenie po wioskach, a na razie te wioski nas nie rozpieszczają, to jest bardzo źle. Muszę znaleźć jakieś jedzenie, bo widzę, że to mamy giga problem. Siema, a tutaj nic się nie dzieje, dobra, jakieś małżeństwo. No, nareszcie jakieś jedzenie, kozak, kolejne jedzenie, stonks. No weź, co ty wieśniak robisz? Kolejne żelazo, dobra. Teraz mamy na wiaderko też. Uuu, ile chleba. Powiem wam, jestem w piątej wiosce i chata Kowala to jest tak rzadkie znalezisko, że tylko jedną miałem na początku. Przynajmniej cały czas farmimy sobie jedzenie. Ten golem ma już przegwizdane, patrzcie, on jest prawie rozwalony. Nie, ten slime chce mnie zaatakować, jak mnie dupnie, to ten golem mnie nawali, hity mi walnie. Dobra, kolejny golem padł, mamy już 10 żelaza. Zrobimy sobie żelazną siekierkę za chwilę. Patrzcie. Niby myłem włosy dzisiaj przed nagraniem, patrzcie co tu się dzieje, nie no to trzeba iść do fryzjera, całe szczęście. Niedługo jest ślub, nie mój, i będę musiał sobie zrobić fryzurę pod to. I w końcu będę mógł się ogarnąć. Stary trik na Lopeza, czyli po prostu wszystkie włosy do tyłu. Ja bym se spadł na razie, bo nie znaleźliśmy rzeczy, które są nam potrzebne w tą noc. Nie będziemy walczyć z endermanami, jak nie mamy staffu. O, chata Kowala, ale mam tutaj dojazd, ale mam dojazd. Chata Kowala, zostajemy tu na chwilę. Witam. Fajne rzeczy. Szkoda, że mierz niestety, bo obsydian by się przydał w końcu. Dobra, skoro mamy tutaj chest plate, to teraz tak, ja bym na chwilę tylko sobie wziął stąd wood na chwilę. Dobra, z tych dwóch klocków na pewno jeden crafting, cyk, w tym craftingu na pewno patyki. Na pewno patyki, bo potrzebujemy tak siekierki żelaznej i kilofa żelaznego, plus wiaderko, no wiaderko się nam przyda. Dobra, cyk, 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 wszystko mamy. Także 1, 2, 3. Dobra, cyk, będziemy mogli łatwo pozyskać sobie teraz drewno. Wszystko mamy, okej, wszystko jest. Chciałem zabrać jedną wodę, w razie czego, jakbyśmy nie mieli krzemienia, żeby sobie odpalić portal. Fletcher, dobra, zabieramy. Git, mamy Fletcher, dobra, wszystko się udaje powoli. Spadamy szukać kolejnej wioski. Kolejny giveaway będzie, uwielbiam te skrzynki. Jest on 5 obsydianów aż, dobra, dobra, super. Buty w dodatku. Dobra, zabieram to, bo z tym jedzeniem to nie jest wcale tak prosto. Jest chata Kowala, please. Please, 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 daj coś dobrego. Cały odcinek opiera się na chatach Kowala. Dawaj, dawaj, powiedz Kowal, że masz coś git. No jaki syf. Ty, ale ma siodło i mamy konie, czekaj. Którego, poczekajcie, którego wybierzemy? Enedue, Rikefake. No gitara i teraz będziemy mogli na nim jeździć. No i dobra, oswoiliśmy go, teraz będą szybsze podróże. Powiedzcie, że to jest szybki koń, bo konie są losowe. Nie wyjedziesz oczywiście, bo Minecraft jest do dupy. Dobra, jedziemy, powiedz, że umiesz dobrze jeździć. No szybciej jest, dobra, będziemy teraz szukać w ten sposób. Ale mamy koniura, yeah! Jeżeli podoba ci się mój koń, zostaw łapkę w górę. A jeżeli chcesz być taki super jak ten koń, to zostaw suba, please, musisz zostawić suba. Bo ostatnio fajne łapki, ale subów to ja powiem wam szczerze, że ostatnio to nie widzę. Nie widzę, ja ostatnio już zapomniałem jak subskrybent wygląda, zostaw suba. Siema, przyszedłem wam owalić wioskę na koniu, yo. Dobra, to może nie to. Emeraldy zabieramy. Dużo was, ale w ogóle w tej wiosce jest wieśniaków, jej. Dobra, spadamy stąd. Musimy znaleźć jeszcze obsydian. Zaraz noc, ale my mamy przygotowane awaryjne zawsze łóżko przy sobie, więc jest gitara. A tu jest w miarę bezpiecznie, możemy spać, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Szybko, zanim jakieś slajmy się nami zainteresują. Dobra, Czesław, wracaj. Dobra, chodź Czesław, idziemy. Płyniemy dalej. Tutaj też nic widzę, dobra.
Tam jest jeszcze wioska. Niestety tutaj też nie ma chaty kowala. W ogóle chata kowala to jest chyba budynek, na który jest najmniej procent szans, więc musimy na spokojnie uzbroić się w cierpliwość. Jest chata kowala? Tak jest, ale dziwna jakaś. Dobra, spróbujmy. Proszę, dwa klocki obsydianu są nam... Wiesz co, nie znalazłem tego, czego potrzebujemy, byku. Ale mam dla ciebie gifta, chcesz? Trzymaj. Ale jesteś kozak teraz. No ale niestety nie mamy tego, czego potrzebujemy. A, wywalam siodło, nigdy cię nie zmienię, będziesz zawsze moim koniem. Kolejna szansa. Jaki ładny wjazd dla nas zrobili. O, proszę, jakby chcieli, żebyśmy ich okradli. No nie, no będzie to w końcu, czy nie? Ej, stop, ale ja mam pomysł inny w sumie. W sumie czekaj, jakbym sobie zrobił tak, tak i tak. I zaczął bić tego Mariusza. Ale Mariusz jest z dwóch stron oblegany. Zabrał sobie to żelazo. Mamy 6 sztuk. Teraz jakbym zrobił crafting. Okej, z tego zrobił sobie o po 2 wiaderka jeszcze. Zabrał tą lawę. To łącznie mamy 3, mamy 5, mamy 8. Wystarczy znaleźć, cofnąć się do tej chatki kowala. To jest myśl. I zrobić sobie zrobić sobie ten w normalny sposób ten portal. 200 IQ. Patrzcie, wracamy. Okej, zatrzymujemy się tutaj. Mam nadzieję, że koń nie ucieknie. Widzicie, mamy tutaj ten lawę. I teraz jakbyśmy teraz zrobili tak i tak. Wolę sobie na górze to postawić, bo potem na górze się ciężej kładzie. Dobra. Okej, to brakuje nam trochę portalu, jak widzicie. Teraz na przykład bierzemy tak i tak. Ha, dobra. I tak, dobra. Tak i tak. I mamy dwa razy. Co ja zrobiłem? Ja przez ten błąd. Muszę iść szukać dalej lawy. Kozak. Dobra, kordy portalu zapisałem sobie na czacie, żebym nie zgubił. No i lecę, muszę znaleźć jeszcze. Gdzie były chaty kowala? Czekajcie, w tą stronę będzie. O, jak fajnie ześpię, pa, pa. Lol, z konia zsiadłem. Co? Ej, znalazłem, chodząc sobie dookoła, znalazłem twierdzę. Co jest, ty? Nie chciałem znaleźć twierdzy w taki sposób. Ja... Jest twierdza. Jakie to są koordynaty? No 1600 na 1600 to będzie? Bez kitu, ale taki miałem plan, żeby w ogóle jeździć... X-a jechać na X1500 i jeździć tak kwadratem i na pewno byśmy znaleźli, bo twierdza się no mniej więcej tak generuje. No i chciałem znaleźć, ale... Ale i tak musimy wejść do netheru. Ale stąd wiem, że możemy sobie podwędzić z portalu lawę. Kurczę, no, ale patrzcie, jest, działa wszystko. Dobra, tylko jak się teraz tam dostać sensownie? Na pewno zabieramy sobie wiaderko z wodą do tego pomysłu. Na pewno sobie jakiś dom musimy zniszczyć. Zostaw mojego konia tylko. Wow, 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 man. Dobra, myślę, że... No, 100 bloków nam... da radę nas podsadzić. Dobra, spadamy. Bo tutaj niebezpiecznie jest. Patrzcie na golema, jak jest oblegany. To na dzieci. Dobra, spadamy stąd. Uniu, stój. Dobra, wreszcie podsadźmy. No, jesteśmy se wędzie. Totalnie przez przypadek. Tam są skrzynie, nie? O, takie proste wejście sobie zrobimy. Co prawda, proszę państwa, przyszedłem tutaj tylko i wyłącznie po wiaderka z lawą. Także proszę mi je oddać. Raz, dwa, trzy są włożone, więc potrzebuję im ile? 9. Dobra, spadła stąd. Dobra, wracamy na kordy naszego portalu. Ej, stop, tu jest chata kowala, której nie zauważyłem, bo jechałem od tamtej strony i to wyglądało jak normalny domek, ty. Dwie chaty kowala, co jest? Tutaj nic, tutaj też nic. Kurde, to powiem wam, że te chaty by nam nie dały całkowicie nic. Szybka akcja. Nie! Dobra, mam nadzieję, że tutaj się nic nie stało. Nie, no git jest. Cyk, 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 cyk. Tutaj lawa i tutaj lawa i będzie szansa na to, że się całkiem szybko zapali ten portal. A w czasie, jak to się będzie robić, to my sobie walniemy tutaj crafting. No niestety musimy jakoś przeżyć, nie? Albo stety. I sobie walniemy tutaj chesta podwójnego. Bo jak będziemy wchodzić tam, no to duża szansa jest na to, że zginiemy. Sorry. Duża szansa jest na to, że zginiemy, więc sobie od razu walniemy. Tutaj spawn pointa też, cyk. Dobra, no i musimy czekać, aż się zapali, nie? Zapal się portalu, zapal się. Musimy tam wejść. O, zapalił się, dobra. Nice, dobra, dziękuję. Zabieramy tą lawę, żeby się nie podpalić. Już pigment przyszedł, co jest? Dobra, no i niech teraz Bóg nas błogosławi, że będziemy mieć bardzo blisko twierdzę. Zapisałem sobie kordy portalu. Jest twierdza, dobra. Okej, okej, totalnie przed nami, ty nawet nie zauważyłem. Ty, nie gadaj, że to jest od razu spawner. Tak, to jest chyba od razu spawner. Tak jest. Witam, forteco. Dobra, tylko jednym kulonem dostałem. Witam. Ty, no i gadajcie, że we trójkę nie dropniecie nic. Dobra, jest pierwsza. Ja pierdzielę. Dobra, trochę mnie poniosło teraz strasznie. Dobra, skoro wiemy, gdzie jest twierdza i skoro wiemy, mamy briefing stand i wiemy, ile jest oczu, potrzebne nam jest 9 oczu, więc ile to jest? 5 pałeczek. Czy jeszcze dwie tylko? 5 pałeczek i spadamy stąd totalnie. Jeszcze jedna. A i co? I co? Barierka cię zablokowała. Dobra, spadamy stąd. Ej, ten nether bardzo szybko nam poszedł. Powiem wam, że...
Chyba najkrótszy nether w ogóle w historii. No i w domu. Ty, najkrótszy nether w historii. Nie wiem, ile to byliśmy. 2 minuty? W każdym razie bardzo krótko. Dobra, cyk. Mamy 10. No i teraz pozostaje nam zebrać tylko i wyłącznie drewna dużo, nie? Więc dobra, ja idę zbierać drewno. Myślę, że z jedna żelazna siekierka i jedna kamienna to będzie gitara. Oczywiście, jak widzicie, drewna tutaj jest bardzo mało, więc będę po prostu niszczył domki. Że myślę, że to jest najlepszy sposób. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra, w międzyczasie będę już to przerabiał wszystko i się zaczął wymieniać z ludźmi, bo jest idealna pora dnia, żeby się z nimi wymieniać, więc od razu zabieramy Fletcher. Zabieramy Fletcher, szukamy takiego gościa i cyk, zostajesz moim Fletcherkiem. I od razu będę mu sprzedawał patyczki, nie? Także no... Widzimy się, jak trochę uzbieram emeraldów po prostu. Oczywiście jak już to stoi, to kupimy od niego strzały i chciałem powiedzieć łuk, ale chcę, żeby dał zniżkę. Daj zniżkę. Dobra, dzięki. No i sprzedajemy mu całą resztę. Dobra, to już wszystko mamy. I kolejny. Robimy pierwszego magika. Dobra, kupujemy tyle, żeby go XP zrób się brązowy, zrób. Dobra. Kupujemy lapizu tyle i nam sprzeda. Dobra, byku, wiem, że jest noc. No gdzie ty idziesz spać? Dobra, my idziemy spać, żebyś ty nie mógł. Wąt z łóżka! Powiedziałem coś, masz mi sprzedać enderperły, rozumiesz? Masz mi sprzedać enderperły. Dobra, siekierka pękła pierwsza, czas na kamienną. O Jezu, jak wolno. Raz, dwa, trzy. Please, stary, modlę się do ciebie. Zostań moim... Głąb. Dobra, zabieramy wartościowe rzeczy stąd i spadamy. Idziemy sobie, wiecie gdzie? Idziemy sobie stanąć pod twierdzą i tam będziemy ogarniać. Bo tutaj się nie udało, jak widzicie, niestety głąby. A gdzie jest mój koń? Gdzie ty polazłeś, stary? Każdą wioskę po drodze okradamy z drewna teraz. Każdą wioskę po drodze. Kolejna szansa. Ale patrząc na to, że on się kąpie w studni, to myślę, że to nie będzie dobry wieśniak. No ale... Spróbujmy. Dobra, i jest! Nareszcie, dobra. Czyli ile potrzebujemy? 9, czyli 9, 18. Potrzebujemy bardzo dużo drewna. 39 emeraldów, byku. Na ile mi to starczy? 9 potrzebuję. Było, jest 9, dobra. Nareszcie, spaduwa. Idziemy stąd. Wszystko mamy, tak? To jest łuk, jest, wszystko strzały jest. Dobra, łączymy to z tym. Oczywiście perły nie rzucam, bo nie chcę stracić, bo już wiemy, gdzie jest twierdza, bo znaleźliśmy. Więc idziemy do naszego super rumaka i spadamy stąd. Nareszcie się udało. Welcome again. No i jesteśmy. Spawn point, crafting, double chest. Trochę budulców, strzały, wiadro z wodą. Dobra, cyk, 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 cyk i cyk. I super flat world, wchodzimy. Wow, dobrze, że miałem trochę tych budulców, bo tak czułem, że jak się zrespimy daleko, to może być niefajnie. Dobra, wchodzimy. No i witam. Witam w codziennym niszczeniu smoka, także jedziemy z tym. Tu! Ale ja mam skilla już w tym, ja ci dupi. Cyk. Cyk. Normalnie el wariato. Cyk. Co ja robię? Wszystko trafiam. Wszystko zestrzelone, raportuję. Zzz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 
z diamentowego miecza rzadko się zdarzy, że go niszczę. Także założę się, że szybciej wskoczę do portalu niż ty zostawisz suba. Założę się, także elo.